47 projektu zarządu. Zmienia się zakres rzeczowy zadania ustalonego uchwałą tą samą o kontakcie z mieszkańcami i tu drobna różnica. Z tego zakresu zadań wypada wydanie kalendarza, a w zamian za to wchodzi wykonanie gadżetów promocyjnych. Komisja Kultury, która również na ten temat debatowała, uznała, że dzielnica nie ma, no nic, to mogą być gadżety, nie muszą, Szanowni Państwo. Natomiast kalendarza nie damy rady wydrukować, ponieważ już Pan z Urzędu Miasta dał nam, przekazał nam, że będzie tak jak rok temu, czyli Pan Prezydent zatrzyma druk w drugim półroczu tego typu rzeczy. Natomiast być może gadżety w ramach kontaktu z mieszkańcami da się zdążyć jakieś zamówić. Być może nie, trudno nam powiedzieć, Komisja Kultury tutaj wspierała, ja byłem na tej komisji. Czy to powinien być na przykład jakiś kubek, który można wręczyć ceramiczny z logiem dzielnicy, czy to może być smyczka, czy długopis. Nie ustalili co, bez tej uchwały po prostu i tak nie mogą ustalić, co chcieliby zrealizować. Taka porządkująca uchwała tylko w treści. Kalendarz, jeśli chodzi o tą piramidkę, którą kiedyś realizowaliśmy, ona się uchwałą znalazła ponownie na ten rok, natomiast wiemy, że nie zdążymy go wydrukować, również nie otrzymamy na to środków. To są tak naprawdę tutaj zostaje około 800 zł. Dotyczy to kwoty około 800 zł i 195 zł według wyliczeń zostanie na odbitki fotograficzne, które są już rzeczywiście w uchwale. No i tyle. Ktoś ma jakieś pytania, uwagi, proszę. Ja tradycyjnie będę pęczny, bo uważam, że są ważniejsze potrzeby i tak duże kwoty przeznaczamy na promocję komunikacji z mieszkańcami. Sam Pan Radny głosował za tą kwotą na komunikację z mieszkańcami, głosując uchwałę o priorytetach. Czy ktoś jeszcze chce zabrać jakiś głos? Szanowni Państwo, ja jeszcze bym wnioskował może do Państwa o coś takiego, bo wiecie Państwo, kiedyś słyszałem takie zdanie z jednej z komisji, że trochę zaufania do pracy komisji. I teraz w tym momencie, to są projekty zarządu, ja bronię Komisji Kultury, nie ukrywam, bo to są pomysły Komisji Kultury. Zaufania trochę do radnych, którzy pracują w komisjach merytorycznych. Może by wypadało też mieć. Oczywiście Państwo zadecydujecie sami. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi, bo to jest uchwała, proszę. W ramach oszczędności powinniśmy się spotykać w centrum miasta i dać zarobić z restauratorom. Oszczędność będzie na dzielnicy bardzo duża. Dobrze, Szanowni Państwo, czy jakieś uwagi do treści uchwały? Uwaga dasz w ogóle, z jakim restauratorem się... No o czym ty mówisz? Proszę pan, wypowiedzieć panu są dzisiaj, w ogóle nie merytoryczne jakieś pierdoły. Może się pan też zrobić to, no może święty. A pan to proszę, czy ktoś z Państwa ma jeszcze uwagi do treści projektu uchwały? No tak, nie jesteśmy na to. Panowie, proszę o spokój. Panowie, proszę o spokój, obok panów. Nie ma. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. O propos tej uchwały jeszcze bardzo proszę, żeby wnioski do Komisji Kultury zawsze można przyjść. Jeżeli mają nie wydatkować na gadżety, tylko na coś innego, to 800 zł, to zostawiamy na komisji. Posiedzenia komisji wszystkie są otwarte. Szanowni Państwo, wpłynął również ostatni projekt uchwały.